Przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym z AliExpress, Allegro i tam jedna taka mała, specjalna paczka. Więc co? Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą Wam chcę pokazać, są dwa paski do mojej opaski. Pan poeta, ale głowa nie ta, nie? Takie fajne, ażurowe. Mam nadzieję, że nie będą zbyt długie, bo kiedyś kupiłam taki jeden pasek i trzeba było dorabiać dziureczki. A tutaj, tu będą, nie tutaj, tak samo będą wchodzić tam, ale mam szeleszcze dzisiaj. Ta już jest troszeczkę wiekowa, już nie jest biała jak tu. Ta już jest trochę wiekowa, nie jest biała, już taka powinna być biała. I powiem Wam szczerze, troszeczkę zużyta, już się przecieram. Także zakupiłam dwa takie paseczki. Zapłaciłam za nie coś w okolicach 13-14 zł. Chyba tak. Także zakup jeden udany. Aha, i chciałam powiedzieć, że paczka bardzo szybko nawet doszła. Kolejną rzeczą też jest z AliExpressu. Pozwoliłam sobie już wcześniej ją wyciągnąć z folii, żeby mniej szeleścić. Jest taka łyżka cedzakowa. Ona fajnie się sprawdza do gotowania pierogów. Już jedną taką kiedyś mieliśmy, ale nam chyba gdzieś w tym miejscu pękła. Próbowaliśmy ją reanimować, ale no niestety, nie? Zapłaciłam za nią, nie wiem, 17 zł? Chyba tak. Ale powiem Wam, że jest warta. Kolory, niestety kolorów się nie wybieram. Dostaje się to, na co sprzedawca ma ochotę wysłać. Dostaje się to, co sprzedawca ma ochotę wysłać. Także taka różowa łyżka cedzakowa. Dość sporych rozmiarów. Patrzcie, to jest moja dłoń. To jest łyżka. Tu nawet nie jestem w stanie objąć. Ale fajny, fajny produkt. Dobrze, przechodzimy dalej. Trochę ogarnę tutaj, żeby Wam mniej szeleścić. Następnie są takie jedne zakupy z Allegro. Tu miały być kolczyki i torba na śniadanie. Taka termo, fajna torba. Już jedną taką mam, ale już troszeczkę mi się zużyła, więc potrzeba było czegoś nowego, fajniejszego, nie? I dobra, tu lecimy. Oj, poczekajcie chwilę, wyciągnę. Więc tak, najpierw jest zestaw kolczyków. Jedne są takie coś. Zaraz będę wyciągała je. Pokażę w tych folijkach i za chwilkę będziemy wyciągać takie. Takie coś. Takie nauszynki. Dobra, wyciągam, pokazuję lepiej. Okej, trochę mi się zeszło, bo wyrzucając kolczyki okazało się, że w zestawie jest pełno tych. Będzie widać. Blokady, tych blokad, zatyczek tych silikonowych, więc musiałam wszystko zebrać do jednego. I tak, pierwsze kolczyki, oj, do góry nogami je biorę. Powiem Wam, że dość ciężkie są one, ale takie za nie zapłaciłam coś w okolicach 13-15 zł, ale już tu widzę niedociągnięcie, zobaczcie. O, tu widzicie, tu coś jest nie halo. Trochę estetyki brak, ale te są śliczne, fajnie się mienią. Mam nadzieję, że te szkiełka nie... Ojojoj. Mam nadzieję, że te szkiełka szybko nie podpadają. Troszeczkę wytrzymają więcej niż jeden raz. Zobaczymy. Następnie są takie wiszące serduszka. O tak. Też fajnie się prezentują. Podobają mi się. Następnie są takie wiszące. Powiem Wam szczerze, że na zdjęciu wyglądały na większe. No tak, dokładnie. Wyglądały na dużo większe. Myślałam, że będą... gdzie jesteście? Tutaj. Będą takie większe, dużo większe koła. No ale no cóż. Następnie jest taki zestaw. I te są śliczne. Takie bardzo eleganckie. Mam nadzieję, że też nie dostanę od nich uczulenia, bo ja niestety mam uczulenie na wszystko, co nie jest srebrem, złotem. Na stal chirurgiczną też mam uczulenie. Bądź takie, jakieś takie Yumi czy Blueberry, biżuterię, coś takiego. Na nie mam właśnie uczulenia. I ostatnie. Aha, to jest do tyłu zapięte. Myślałam, że coś z nimi jest nie halo. O tak, tu jedne.
A tu drugi kolczyk. No, także tak, fajne te kolczyki. I tu jest torba na śniadanie. Odpieczętuję i Wam pokażę. O, i tak się prezentuje torba. Ma tutaj na jeden pojemnik, tu ma na drugi pojemnik. W środku jest ten termo. Jest dość sporawa, nie wiem, 26 cm bodajże miała mieć. Także pomieści mi się idealnie jakaś sałatka, tu jakieś napoje nieraz włożyć. Nieraz takie, że biorę do pracy szejka i nie mam go gdzie włożyć. Muszę go nieść w ręce, mimo że jak to moja koleżanka się śmieje, mam śniadaniową kosmetyczkę. A ta torba pomieści wszystko idealnie. Zaraz Wam pokażę dokładnie. O, tak się prezentuje. Z drugiej strony jest tak. Posiada uszy. Jest fajnych rozmiarów. Idealna. Jest idealna do pracy, także jestem zadowolona z niej. Dobra, odkładam i pokazuję Wam jeszcze jedną rzecz z Allegro. Okej, powiem Wam, że jestem w szoku, ale zaraz do tego dojdziemy. Pierwszą rzeczą jest, poczekajcie, muszę przestać szeleścić. I tak, pierwszą rzeczą jest opaska do włosów. O, tutaj tak idealnie. Do maseczek w kolorze czarnym. Tu jest fajnie gumowa z napisem Omg, omg. Czy jakoś tak? Fajna, milusieńka, taka polarowa. Podoba mi się. Czym jak się będzie sprawować? Następnie jest... Następnie jest do masażu twarzy. Zaraz odpieczętuję, bo to jest, zobaczcie, jak szczelnie, fajnie zamknięte, żeby się nic nie stało, a tu jest jeszcze zabezpieczone. Poczekajcie sekundę. Zobaczcie, jak to było obłożone idealnie. Super. Tu jest takie ostre. A tu jest ten kamień. Zobaczymy, jak ten masażer do twarzy będzie się sprawował. Moja twarz będzie bardziej jędrna, tylko że muszę go stosować, a nie, że kupię i będzie leżeć. Bo ja tak lubię mieć i nie używać, bo po prostu, bo. Okej, odłożę go, może go z powrotem włożę do tego. Okej. Następnie jest maseczka do ust. Byłam bardzo jej ciekawa. A że u jednego sprzedawcy było wszystko robione. Także jestem zadowolona. Aha, i wszystkie linki Wam zostawię pod spodem, więc spokojnie. Następny jest, powiem, że nie wiem, co to jest, naprawdę. To miało być złoto... folia do paznokci. Ale to się troszeczkę bardzo trze. A, bo to się trzęsie, bo jest w tym. Okej, bo to się te. Ja myślałam, że jakieś kamyki powkładane. Jejku. I jest w kolorze złotym. I w kolorze srebrnym. Czekajcie. Tak mi to dynda, dynda, dynda. I sobie myślę, jejku, jakie kamienie ja do paznokci zamówiłam. Skoro ja chciałam mieć folię do paznokci. Żeby ją przyczepiać, tam wtapiać. To jest pazłotko. O właśnie, pazłotko do paznokci. Także będziemy sprawdzać, jak się będzie mi stosowało. A... całym zamieszaniem tego całego zamówienia było to. I już odpakuję i Wam pokażę. I tak się prezentuje. Widzicie dobrze? A to zaraz Wam pokażę. Czekajcie, odsunę. Wezmę nas do rąsi. Będziemy razem oglądać. Ups. Tadam. To się tak podnosi. Nie, aha. To się tu wkłada. I tu się każde jedne wyciąga i tak się wyciąga, zobaczcie, i w każde jedne się wkłada lakier do paznokci hybrydowy. To jest na 60 sztuk lakierów, wczoraj przeliczam, mam więcej. Tu jeszcze jest, żeby coś włożyć, to będzie fajnie, bo niektóre lakiery mam wyższe i bałam się, że może mi tutaj buteleczka się nie zmieścić w tą dziurkę. Mniej więcej semilaki czy neonaile są takiej wielkości, ale mam parę z AliExpress i one są takie, o takie buteleczki. Także je powkładam tutaj. Tu może powkładam też topy i bazy i
nie wiem, coś taki z piedu, a tu będą same lakiery. Także jestem bardzo zadowolona z tego etui. Za etui dałam 50 chyba 9 zł albo 49 zł. Już nie pamiętam dokładnie. Jest z twardego jakiegoś tworzywa. Zasuwane. I tu jest rączka. A widziałam jeszcze, że była rączka, że tutaj się łapało. Ale ta też fajna. Nie jest zbyt duża. Także dzisiaj będę miała segregację moich lakierów. Powiem Wam, że naprawdę polowałam na to etui. Ho, ho, ho. Także jestem mega zadowolona. Tak, czarno-róż. Tak nawet i to jest ten różowy. Czarny i róż przemawia dzisiaj do mnie, bo nawet, o, zobaczcie. Okej. Dość zachwytów nad czarnym i różem. Przechodzimy teraz do ostatniego tego zamówienia. Okej, to już za chwilę. Rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to są perfumy z Made in Lab. I to od razu zaczęłam, to nie żadna współpraca. Perfumy kupiłam sama za własne pieniądze. Po prostu się chwalę i nic więcej. I tak, pierwsze perfumy to jest Made in Lab numer 44 i one są Diory, Joy B. Dior. Poczekajcie, otworzę. Dam radę jedną? Nie. A, dam. Ok. I zobaczcie, jakie fajne, piękne opakowanie. Perfumy pięknie pachną, tylko je wąchałam. Te mi się bardzo podobały, takie delikatne. Bardzo eleganckie i faktem chciałam kupić sobie oryginalne perfumy, ale bałam się, że może to nie być ten zapach, może mi się nie spodobać i na co wydawać ponad 200 zł, skoro mogę mieć coś za parę groszy tak naprawdę w porównaniu do tamtej ceny, więc wolałam zainwestować w parę zapachów i wytestować te, które mi się podobają. Kupując je, była jakaś promocja, że płacisz, kupując 3 za trzecie, płacisz pół ceny. Każde inne perfumy były po 44 chyba, nie pamiętam. No, standardowa cena i jedna z nich były za połowę. Także pierwsze są Joye. Drugie mam Lacoste Pure Femme, czy coś takiego, to się tak wymawia. Wiem, że są one bardzo delikatne. Tak, moja mama je kiedyś miała. Podobały mi się. Takie delikatne, taka odświeżająca woda jakby. Te bardziej mi się wydaje, że na lato będą. To są takie naprawdę eleganckie. I ostatnie jest Armani My Way. My Way ja już kiedyś miałam, ale stwierdziłam, a zamówię sobie tutaj. Następne zamówienie będę miała innych. O, te są takie zielonkawe. I My Way są naprawdę przepiękne. Dlatego wiedziałam, że muszą być w moim koszyku. Także to są trzy perfumy, które Wam serdecznie polecam za taką cenę. Zobaczymy, jak tylko się będą utrzymywać na mnie. Wiem, jak oryginalne się trzymają, wiem, jak oryginalne pachną, ale tym razem chciałam coś innego po prostu. Także tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Łapki w górę. Poproszę Was o jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. Także tym miłym akcentem, kochani, żegnam się z Wami. Poproszę Was o łapki w górę, subskrypcję, a także o jakiś komentarz tam na dole. Z miłą chęcią z Wami tam porozmawiam, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaczki, pa!
No i kochani, powiem Wam, że zobaczcie, zostały mi 3 dziureczki. Tu jest wszystko wypełnione, aczkolwiek te dwa są takie, sprawdzimy, czy jeszcze działają, jak nie, to są do wyrzucenia. Ale tu zostały mi, to jest oliwka, ale tu mam brokatowe, tu jest ten róż z haj i czarny z czego on był? Pierre René. Też chyba już będzie do wyrzucenia. Także nie wiem, co mam dalej robić. Zamawiać kolejne? Czy wyrzucać te dwa? Chyba, że je przełożę tam. A tu resztę wypełnię. Zobaczę. Poczekajcie jeszcze. Ok, przełożyłam tak. Jednak te większe lakiery nie będę niszczyła tej gąbki, bo one są, zobaczcie, nie są okrągłe, tylko owalne. I je powkładam tutaj, czyli 2, 4, 6, 8 tych lakierów. Tu dwie te bazy, czyli bazę i top. To jest, powiem Wam szczerze, nie polecam jej. Dla mnie baza witaminowa z Similaka jest okropna. Ale jeszcze coś tam jej zostało. Chcę sprawdzić, czy się jeszcze nada, więc zużyję ją do końca. Tu mam jeszcze top. Boże, baza, dobrze. A to też jest baza. Co ja tu zrobiłam? Zaraz przełożę to, poczekajcie. Już. To jest ten top, który też jest, ostrość, który też jest już tak na zużyciu. Kolejne będą miała tą bazę, bo też już jej data idzie. Ale tak, tu mam tą, tu mam top, to jeszcze zrobimy tak. Tą normalną, tą, a tu są te dwie inne. Mate i velour. Tu mam najlepszy, ten jest top hard do przemywania, ten dry top jest najlepszy. I tu mam trzy bazy, czyli to jest jeszcze baza i to, więc takie mieszane i dwie bazy, które powoli. Tu ułożyłam sobie lakiery Similaka. Tak, tu już później leci Neonail, odtąd dotąd. Tu jeszcze jest Similak, tylko że jest ten malutki. I on jest mint. Później mam Mejlala. Mejlik, nie wiem jak się wymawia. Później mam z AliExpress i na końcu mam oliwkę. Także tak się prezentuje moja saszetka na lakiery. Mam nadzieję, że będzie mi się fajnie ona sprawowała. Tu jeszcze mam trochę miejsca, więc znając miejsce tu, tak. Ania będzie szła do zakupy po lakiery. Powiem Wam szczerze, jestem przerażona. Mam 66 lakierów, w tym mam jeszcze bazy i to, więc to jest 2, 4, 6, 8, 10. 10 odjąć, to mam 56 lakierów do paznokci. Jak na robienie tylko sobie, to jest mega. Znając mnie, też będzie moja się kolekcja powiększała, także na pewno niedługo też zobaczycie kolejne lakiery hybrydowe. Także jestem zadowolona. Fajne etui, polecam Wam serdecznie.